Z nami kolejny zawodnik, zawodnik drużyny Arman Giedon. Cześć, przedstaw się. Cześć, Maciej Mroziak, witam. Słuchaj, powiedz kilka słów na temat dzisiejszego meczu. No niestety przegraliście ten ostatni mecz sezonu. Powiedz kilka słów. Zgadza się, wynik nie jest po naszej stronie. Natomiast mimo wszystko jesteśmy zadowoleni z przebiegu meczu. Brakło 6-7 zawodnika. Kuby Szobarta u nas konkretnie brakło. Początek meczu graliśmy fajnie, dzieliliśmy się piłką, biegaliśmy do kontry, lecz no im dłużej w mecz, tym brakowało sił. Też nasi zawodnicy popełniali faule, czwarty faul, bliżej było piątego faulu. Niestety to zaskutkowało tym, że przegraliśmy mecz. Rozumiem, wystąpiliście w niepełnym składzie, a jeśli miałbyś podsumować całą ligę od strony organizacyjnej, powiedz kilka słów. Myślę, że nie ma na co narzekać. Co prawda spodziewaliśmy się jakichś playoffów czy coś, ale jak na to, ile drużyn było, to było dobrze. W końcówce być może również zabrakło doświadczenia. W ostatniej kwarcie parę razy ręka wam zadrżała. Być może to był taki kluczowy moment, ponieważ początek meczu nie zwiastował waszej porażki. Myślę, że to nie chodzi o doświadczenie. Też jesteśmy ograni. Tak jak wspomniałem, to chodzi o to, że mamy krótką ławkę. Brakło sił, no i tak to wyglądało. Rozumiem, dzięki za wywiad.